Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. To jest podcast Wysokich Obcasów. Za każdym razem, gdy nagrywamy rozmowy z cyklu Polka za granicą, czuję się trochę jakbym wyruszała w podróż. Za każdym razem zwiedzając kraj, który jest motywem przewodnim danego odcinka, poznajemy ten kraj z nieco innej strony, oczami naszych rozmówczyń oczywiście. Ale do kraju, do którego ruszymy dzisiaj, no niewiele osób rusza, więc na temat tego kraju niewiele wiemy. Bo jak mówi tytuł książki Moniki Trętowskiej, dalej być nie mogło. Monika jest dziennikarką, autorką książek, przewodniczką i korespondentką, uwaga, z Chile i to od 11 lat, a dzisiaj naszą gościnią. Nazywam się Kamila Kalniczak i zapraszam Państwa na podcast. Wysokie obcasy. Dzień dobry, cześć, czy nas słychać? Dzień dobry, buenos dias albo buenas tardes, jeżeli słuchają nas Państwo po południu. Ja powinnam zapytać, jaki film polecasz, jaki serial polecasz, ewentualnie jaki koncert, dlatego że proszę Państwa, na takie tematy my zazwyczaj z Moniką rozmawiałyśmy, ponieważ nie jest tajemnicą, że znamy się sprzed tych właśnie 11 lat, kiedy dzieliłyśmy jedno studio, mikrofon w mikrofon. Ja czytałam serwisy informacyjne, a Monika wiadomości kulturalne i potem nagle Monika mówi, ja lecę w ogóle do Chile. No i co? No i jestem tutaj już 11 lat, zobacz Kamila, jak czas leci, jak szalony. Na początku miał być rok, a potem zostałam 2, 3, 4 i tak już zrobiło się ponad dekadę. Jeżeli już tak mówimy o delikatnej prywacie tak zwanej, to ja chyba mogę powiedzieć, że my obydwie z Kamilą jesteśmy dużymi fankami, wielkimi fankami Javiera Peni z serialu Narcos, a tak naprawdę aktora Pedro Pascala. I ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to jest Chilijczyk, rasowy Chilijczyk. On rodził się w Chile, w Santiago. Ja właśnie miałam o tym mówić, że tak naprawdę tego Chile to ci zazdroszczę z tego właśnie względu, bo teoretycznie ty możesz go gdzieś tam kiedyś spotkać, ja mam trochę mniejsze szanse. Niedawno nawet był w Chile, więc tutaj był news dnia w mediach plotkarskich, żeby wszystko zostawić, co się robi i szukać Javiera Peni, a właściwie Pedro Pascala na ulicy, więc ja bym mam tak dużą szansę. Mówiła. Słuchaj, no tak jak powiedziałam na początku, Chile to jest taki kraj, o którym my niewiele wiemy, niewiele osób tam podróżuje, bo to jest po prostu daleko, tak jak zresztą ty piszesz w swojej książce, że dalej już być nie mogło, dalej już się nie dało po prostu. Powiedz proszę, bo myślę sobie, że jeżeli ktoś nie interesuje się Ameryką Południową, to tak nawet nie wie, do czego ten kraj przypiąć. Taka krótka charakterystyka, co to jest za kraj? Bogaty, biedny, piękny, niepiękny, jacyś są ci ludzie? Taka wiesz, ja wiem, że to nie będzie wnikliwa analiza, ale taka po prostu uproszczona, o taką na początek mi chodzi. To zacznę od pozytywów, zacznę od tego, że to jest przepiękny kraj o fenomenalnej przyrodzie, bardzo niedocenianej, myślę, chociaż coraz bardziej znanej, to mnie cieszy. To jest taka bardzo wąska wstążka przyczepiona do zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej. Ten kraj jest oddzielony od każdej strony właściwie ogromną geografią, jeżeli mogę tak powiedzieć w skrócie. Na północy jest wielka pustynia Atakama, najbardziej sucha na świecie. Po lewej rozciąga się Pacyfik, po prawej ogromne Andy. Na południu mamy wulkany, lodowce, pola lodowcowe, aż kończy się ten nasz cypelek południowoamerykańskiego kontynentu i jest Antarktyka, więc tak naprawdę to Chile jest do taką krainą, do której trudno dolecieć z jednej strony, jak się tutaj jest, to czuje się, że jest to koniec świata. Oczywiście z polskiej perspektywy, bo ja mogę powiedzieć, że dla mnie teraz Polska jest końcem świata. Więc geograficznie jest tu naprawdę dużo do zobaczenia. Są miejsca unikatowe w skali światowej. No ale z drugiej strony też Chile jest wyjątkowe pod względem tych cieni również geografii, czyli katastrof naturalnych. Są tu i trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, i powodzie, i susze. Ale uspokajam, Chilijczycy świetnie sobie z tym radzą. I czasem nawet żartuję, że Polacy gorzej sobie radzą z zimą i są mniej przygotowani na polskie śniegi niż Chilijczycy na trzęsienia ziemi. Ale żeby tak też uplasować Chile na mapie Ameryki Południowej czy Ameryki Łacińskiej, to Chile uznawane jest za jeden z najbardziej rozwiniętych krajów Ameryki Południowej. Tutaj chwalone są wskaźniki ekonomiczne, ma dobre PKB, porównywalne z wieloma krajami Ameryki Europy. Uznawane jest też za bezpieczne, za zorganizowane i to też jest prawda. Może później porozmawiamy, że te wskaźniki ekonomiczne to są jednak złudne i to nie wygląda aż tak różowo, ale też jest coś w tym, że Chile jest na mapie tej Ameryki Południowej rzeczywiście
zorganizowane. Tu jest pewna skłonność do porządku z racji między innymi tych katastrof naturalnych, bo tak naprawdę Chińczycy no, muszą wierzyć instytucjom, muszą się organizować, zwłaszcza w tak długim kraju, tu jest ponad 4300 kilometrów linii brzegowej kontynentu, wybrzeża, więc oni muszą się jakoś trzymać w ryzach i stawiać czoła tym katastrofom, więc rzeczywiście są takimi dosyć nietypowymi Latinosami. Z jednej strony właśnie z wielką skłonnością do porządku, a z drugiej strony też takimi troszkę wyspiarzami, trochę takimi introwertycznymi Latinosami, jak ja zwykłam ich nazywać. Zresztą pełno jest w chińskiej mentalności sprzeczności, bo z jednej strony właśnie lubią porządek, są zorganizowani jak na Latynosów, ale też nie są zbyt punktualni, tutaj są bardzo latynoscy, z jednej strony są pracowici, z drugiej strony nie trzymają deadline'ów, tych terminów oddania w pracy, więc tutaj można mnożyć te sprzeczności albo takie cechy, które na pierwszy rzut oka wydawałyby się sprzeczne. I ja w książce też pokazuję, z czego one wynikają i że one tak do końca nie zawsze są sprzeczne i jak wielką rolę w tej mentalności chińskiej odgrywa geografia, właśnie to niezwykłe położenie geograficzne, te blaski i cienie geografii, jak nawet zatytułowałam jeden z rozdziałów. O tym, jakie to są właśnie te blaski, choćby to trzęsienie ziemi, o których wspominasz, to mieliśmy się okazję wszyscy przekonać w roku 2010, jeżeli dobrze pamiętam, bo to wtedy była słynna katastrofa w kopalni i to wtedy tak naprawdę, ja pamiętam transmisję w polskich telewizjach, kiedy naprawdę na żywo pokazywano wydobywanie górników, jednego po drugim wyciągano spod ziemi i pamiętam, że właśnie wtedy podkreślano te wszystkie cechy narodowościowe, o których ty chyba mówisz, tak myślę, właśnie to zorganizowanie, to przygotowanie, to takie, taką dyscyplinę, która tam panowała, no jednak to była sytuacja bez precedensu, coś takiego i tam faktycznie, mimo że to była potworna rzecz i to długo trwało to wydobywanie tych ludzi, to tam się nikomu nic poważniejszego nie stało. Tak, to jest bardzo dobry przykład na chińskie zorganizowanie i taką dyscyplinę, jak mówisz. A z drugiej strony też pokazuje jeszcze inną cechę, czyli Chińczycy, tak jak mówię, są troszkę innymi Latynosami. Oni nie są tak bardzo chaotyczni, tak bardzo głośni, tak bardzo kolorowi, jakbyśmy mogli się spodziewać może po Latynosach. Oni są właśnie tacy bardziej introwertyczni, trochę nieśmiali wręcz, potrzebują chwili, żeby się poznać, no ale jak już ciebie poznają i zaproszą cię do domu, no to już jest gość w dom, Bóg w dom, tak samo jak w Polsce, ale właśnie w związku z tym żyją w pewnym sensie w cieniu swoich sąsiadów latynoamerykańskich, czy w ogóle mieszkańców Ameryki Południowej, bo mamy i Brazylię, to słynne Rio de Janeiro, roztańczonych Brazylijczyków, mamy Peru z Machu Picchu, mamy Argentynę z gorącym tango, więc ci Chińczycy czują się nieco tacy może zapomnieni, może niedocenieni, żyją nieco w cieniu. Dlatego też lubią, kiedy Chile się chwali, lubią, kiedy o Chile się mówi, lubią pokazywać, że w czymś są dobrzy i bardzo się cieszą, kiedy świat to dostrzega. Ja tutaj zwykle też opowiadam taką anegdotę a propos tych górników, że no to jest taka duma narodowa rzeczywiście, ta udana akcja ratunkowa wydobycia tych 33 górników. Tylko teraz pytanie otwarte zostawię Państwu. Czy Chińczycy są tak dumni z tego, że ta akcja była udana, i wszyscy przeżyli, czy są tak dumni z tego i tak często do tego wracają, dlatego że świat o nich mówił w samych superlatywach. No to pewnie jedno trochę wynika z drugiego, ale wiesz co, tak się zastanawiam, faktycznie tam jest duża konkurencja na kontynencie, kraje, o których wspomniałaś, no ale też choćby rozsławione już przez nasz ukochany serial z obiektywnego powodu ukochany, prawda, Kolumbia, no, którą wszyscy teraz odwiedzają po sukcesie. No pewnie nie tylko po sukcesie, no ale to spowodowało, że trochę temu krajowi też zaczęliśmy się częściej przyglądać. No to w takim razie, co ma takiego Chile, co byś poleciła? Co ma Chile, ale w jakiej kategorii? Mówisz, że Chilijczycy lubią, kiedy się ich chwali, kiedy mówi o nich świat, kiedy mówi o nich zagranica. To wkup się w łaski, pochwal ich trochę, tak żebyśmy wiedzieli, że chcemy tam pojechać. No dobrze, to chwalę, uwaga, lista może być długa, ale na pewno ja będę tutaj monotematyczna, zacznę od przyrody. Naprawdę, jeżeli chodzi o Amerykę Południową, w ogóle świat, ta przyroda chilijska jest fenomenalna, to są miejsca unikatowe na świecie, ta chilijska pustynia na północy, to nie jest tylko tak
taka pustynia na zasadzie piasku i słońca. Tam mamy przeróżne skały w przeróżnych kolorach, czerwone, różowe, zielone, niebieskie, pomarańczowe, te zachody słońca na pustyni w Dolinie Marsjańskiej czy w Dolinie Księżycowej, to już nazwy mówią, jak tam się człowiek czuje, są naprawdę niesamowite. Są laguny turkusowe, lazurowe, czerwone w przeróżnych kolorach, flamingi, guanako, zwikunie, naprawdę to jest pustynia pełna życia. Na południu za to mamy drugie ekstremum, tak? Pola lodowcowe, wulkany aktywne, na które się można wspinać. Mamy rozległe parki narodowe, przepiękne jeziora, aż kończy się kontynent. Mamy też pingwiny, no, wieloryby. Przyrodniczo naprawdę Chile jest przepiękne. No i Wyspę Wielkanocną, która jakby geograficznie, politycznie należy do Chile, chociaż kulturowo to jest bardziej Polinezja. Więc mamy też Andy, mamy Pacyfik, więc jeżeli ktoś rozważa przyjazd do Ameryki Południowej, to też myślę, że z jednej strony przyrodniczo to jest wyprawa nie do zapomnienia. Mi się jeszcze nie zdarzyło w pracy przewodnika, żeby ktoś wyjeżdżał z Chile rozczarowany. A z drugiej strony myślę, że to jest też takie łagodne wejście do kultury Ameryki Południowej, bo ja tak zwykłam mówić, że Chile ma taki przyjemny balans, że to jest Ameryka Południowa, ale jeszcze trochę Europa z racji z tego zorganizowania pewnej czystości, też jakości usług. A z drugiej strony jest to jednak Ameryka Południowa, więc trochę europejsko, trochę latynosko. Myślę, że tutaj można na początek na pewno Chile rozważyć. No i wino, żeby nie być jednak monotematyczną. Tak, wino, ja bardzo dużo się nauczyłam o winie, mieszkając w Chile, bo ja też zwykłam mówić, że w chilijskich żyłach płynie Carmener, czerwone wino. Tak, oczywiście nie jestem ekspertką, ale rzeczywiście dlatego, że to wino jest wszechobecne i właściwie jeżeli wchodzisz do supermarketu czy jakiegokolwiek sklepu, to te półki z winami są no, niekończące się i właściwie w każdym segmencie cen ono jest po prostu dobre. Nie trzeba wydawać za dużo, żeby napić się dobrego kieliszka wina, czy do kolacji, czy do obiadu. To wino rzeczywiście jest takie zainstalowane w kulturze chilijskiej. Oni są z tego dumni, wiedzą, że są w światowej czołówce, znają się na winie i też lubią eksperymentować. Tak jak wspomniałam, ta geografia daje ogromne możliwości. Można uprawiać wino w klimacie bardziej suchym, bardziej wilgotnym, w zależności od tego, czy to rośnie przy wybrzeżu, czy przy Andach, czy bardziej na północy, bardziej suchej, czy w zimniejszym południu. Tutaj chilijscy enolodzy rzeczywiście dają czadu, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, i eksperymentują. I Chile daje im wolną rękę i dużo przestrzeni, żeby... Nie no, mówisz, że się nie znasz na winie, ale tutaj już brzmisz naprawdę jak prawdziwa fachura i myślę sobie, że no, wiele osób po wysłuchaniu tej rozmowy skieruje się prosto do dobrego sklepu z winami, tak powiem o tym. Ale wiesz co, tak sobie myślę, bo powiedziałaś o tym, że jak już cię poznają, to gość w dom, Bóg w dom i użyłaś porównania, że tak jak w Polsce. Ja akurat nie jestem pewna, czy to powiedzenie w Polsce obowiązuje, bo zweryfikowane to zostało, jak bardzo jesteśmy gościnni w ostatnich latach, między innymi przy okazji konfliktów z uchodźcami i tak dalej. Ja nie wiem, czy my jesteśmy tacy otwarci jednak, ale to w ogóle pewnie nie na tę rozmowę temat. Natomiast zastanawiam się, czy trudno było ci się zaklimatyzować tam, jako Polce, z naszą mentalnością, z tym, co wiesz, co wiedziałaś o świecie, no z takim właśnie swoim zapleczem kulturowym, które miałaś. Myślę, że mi nie tak bardzo, dlatego że ja jestem bardzo ciekawa świata i ta ciekawość świata ciągle mnie w ten świat ciągnie. Myślę, że... To ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że ta aklimatyzacja nie była dla mnie tak trudna, dlatego że może ja mam takie też cechy osobowościowe, że szybko się odnajduję w nowych sytuacjach, lubię poznawać ludzi, mnie ciekawią ludzie z innych kultur, właściwie każdy człowiek jest dla mnie historią do odkrycia, do opowiedzenia, więc ta ciekawość trzymała mnie tutaj rzeczywiście chyba w takiej radości odkrywania. Chińczycy wbrew pozorom też nie są aż tak bardzo różni od Polaków, oczywiście istnieją różnice, ale ja tu nie przeżyłam wielkiego szoku kulturowego. To nie było tak, że ja czułam, że wkraczam do takiej kultury, gdzie naprawdę zupełnie nic nie rozumiem, co pewnie może mi zdarzyłoby się, nie wiem, w Azji czy w Afryce. Więc myślę, że na początku ja byłam zaskoczona, jak dobrze się tu czuję, jak ci Chińczycy są życzliwi, otwarci i ciekawi też tego, kim ja jestem. I jak dobrze się tu czuję, to chyba też jeden z tych czynników, dlaczego zdecydowałam się po tych pierwszych wakacjach, gdzie po prostu jeździłam z plecakiem po Ameryce Południowej, przyjechać do Chile na dłużej, bo poczułam, że to jest takie miejsce na ziemi, gdzie ja się po prostu
odnajduje, ale też ma dużo do odkrycia, więc może tak przewrotnie ci odpowiedziałam, że te pierwsze chwile były wręcz przeciwnie, ja się tutaj z miejsca dobrze poczułam. Mm-hmm. A jak się żyje kobietom chilijskim w tym kraju? Tu musimy skręcić w ciemniejsze, właśnie w te cienie latynoamerykańskiego kontynentu, bo rzeczywiście no, istnieje tutaj kult macho, to jest cały kontynent oparty na kulturze macho, chociaż w Chile ona nie jest aż tak bardzo dominująca jak w innych państwach regionu i myślę, że to też jest jeden z tych powodów, dlaczego ja się tutaj dobrze czuję, bo myślę, że w innych krajach, nie będziemy może już tutaj ich nazywać, myślę, że byłoby mi dużo trudniej, bo ta kultura macho jest dużo silniejsza. No, pomimo tego, Chile nie ma się też aż tak bardzo czym chwalić, bo tutaj istnieje oczywiście dyskryminacja i w życiu codziennym, i na rynku pracy, i w ustawodawstwie. Tutaj dużo jest jeszcze do zrobienia a propos praw kobiet. Żeby dać ci jakiś przykład, no to chociażby na rynku pracy kobiety zarabiają o 1/3 mniej za tę samą pracę, jaką wykonują mężczyźni. Ale czy to już jest ten moment, kiedy zaczyna się o tym mówić i mówić o tym, że te różnice należy zmniejszyć, tak jak właśnie w Europie? Tak, nawet nie tylko mówić, ale i robić. Chilijskie kobiety od wielu lat, jestem z nich dumna, bardzo je wspieram, organizują się, domagają się szacunku, domagają się swoich praw. Coraz bardziej widoczne są również w polityce. Zresztą, jak już mówimy o polityce, teraz Chile rozpisuje nową konstytucję. W referendum wybrano, że ta ustanowiona jeszcze za czasów reżimu Pinocheta pójdzie w zapomnienie i będziemy mieli nową konstytucję napisaną demokratycznie, w demokratycznych czasach. I to jest pierwsza na świecie konstytucja, która będzie napisana w połowie przez kobiety, dlatego że oparta będzie o całkowity parytet, tak? Więc ponad nawet 50% tych delegatów, którzy będą pracować, właściwie już zaczynają powoli pracować nad konstytucją, to są kobiety. Więc to jest taki też ewenement światowy. A czy to się jakoś przekłada na właśnie kwestie związane z aborcją, z dostępem do antykoncepcji, z dostępem do edukacji seksualnej? Pytam oczywiście, jak wiesz, na pewno nie bez przyczyny, no bo my jesteśmy świeżo po strajkach kobiet tutaj, gdzie ten temat jest no, bardzo zapalnym punktem, nie ukrywajmy. Mhm. Tutaj znowu wychodzą chilijskie sprzeczności w pewnym sensie, bo z jednej strony Chile jest bardzo postępowe. Chilijczycy jako pierwsi wybrali na prezydentkę kobietę w regionie, tak? Michelle Bachelet w 2006 roku. Pierwszą kobietą przewodniczącą Senatu w regionie też była kobieta Izabela Allende, nie mylić z pisarką. Od 2015 roku mamy też już zalegalizowane związki partnerskie. Teraz dyskutuje się małżeństwa tej samej płci i adopcję, więc wydaje się, że Chile w wielu sprawach, poza tym, że jest dosyć postępowy w regionie, no to też przy Polsce wypada dosyć nowocześnie. Taką ciekawostkę jeszcze dodam, że nawet medyczna marihuana jest tutaj od kilku lat już dozwolona, co w Polsce chyba jeszcze jest długą drogą. Ale z drugiej strony, no bo tak jak mówię, te sprzeczności tutaj są bardzo, bardzo widoczne, jak się poczyta i poszpera. Aborcja do niedawna była zupełnie zakazana. Dopiero w 2017 roku chilijskie feministki i właśnie w protestach, w marszach, w tych organizacjach pracy, organizacji udało im się wywalczyć, żeby aborcja była dozwolona w 3 przypadkach tych klasycznych. I to jest dopiero od 2017 roku. Ale właśnie a propos tego konserwatyzmu chilijskiego społeczeństwa, to jedną z najbardziej zaskakujących dla mnie rzeczy, takich sprawach społecznych, było to, kiedy odkryłam, że rozwody w Chile dozwolone są dopiero od 2004 roku. Czyli Kamila, jak rozmawiamy teraz, no to jeszcze, nie wiem, 16-17 lat temu nie mogłybyśmy się rozwieść, jeżeli byśmy... Wciąż bym była mężatką. Tak więc to był dla mnie pewien szok i oczywiście to też jest temat rzeka wynika, to w pewnym sensie również z tego kultu macho, bo oczywiście mężczyznom było wygodnie, jakby legalnie ciągle być w stanie kontrolować swoją partnerkę, mieć wpływ na dzieci, na dom, na majątek, ale bardzo często już mieli drugą rodzinę, zakładali tak zwane casas chicas, które w Chile też są popularne, zwłaszcza w tym konserwatywnym środowisku, no bo żeby mieć 2 domy, jeden z żoną oficjalną, a drugi z kochanką, no to trzeba mieć też 2 portfele i to dosyć grube. Więc to było też na rękę chilijskim macho, żeby
tych rozwodów nie było. No i oczywiście to jest sprawa polityczna, trochę też związana z wpływem Kościoła na politykę, bo oczywiście rozwody były grzechem i złem, no bo to będzie śmierć rodziny i w ogóle ola Boga, co się stanie. Okazało się, że wcale te wskaźniki od 2004 roku nie wskoczyły jakoś ewidentnie w górę, no ale jest to w archiwach moich również, że ten rozwód od 2004 roku to jest rzeczywiście taki niezły przykład na tą konserwatywność czyliskiego społeczeństwa. No i też właśnie pokazuje ten ciekawy wpływ jednak Kościoła na społeczeństwo, że udawajmy, że wszystko jest okej i że tych kochanek, tych drugich rodzin nie ma, dopóki udajemy i na papierze jest okej, to jest okej. No bardzo ciekawe. Se acata, pero no se cumple. To jest takie popularne w Chile przysłowie, czyli jakby głosimy, ale nie respektujemy. Czyli to, co jest na zewnątrz, to są te normy, których przestrzegamy oczywiście, ale w domu każdy robi trochę coś po swojemu. I zrobię jeszcze taką pętelkę a propos górników. Może ci się ta anegdota spodoba. A propos właśnie górników i tych casas chicas, czyli tych dwóch domów z żoną i z kochanką. No bo bardzo często oczywiście ani żona nie wie o kochance, ani kochanka o żonie. I to są takie dwa domy, gdzie ten chilijski macho jeżdżący ciągle na konferencje tygodniowe, dwutygodniowe, dlatego to jest popularne wśród górników, takich też pracowników zmiennych, tak? Pracowników, którzy pracują na zmiany. Dwa tygodnie tu, dwa tygodnie tam. I właśnie... Oj, chyba wiem, do czego zmierzasz, ale proszę, proszę. Tak, więc to jest coś, co zapadło również mi w pamięć, jak po tej udanej akcji ratunkowej, jeden z biednych 33 górników, którzy przeżyli tą katastrofę, no... Kiedy wyszedł na ziemię, no to oczywiście na wszystkich górników czekały rodziny, no i właśnie na jego czekały nawet dwie i one właśnie wtedy przed tymi kamerami dowiedziały się o swoim istnieniu i żona i kochanka. Więc myślę, że ten biedny górnik wolałby pod tą ziemię wtedy wrócić. Myślę, że tak. A powiedz proszę, jak sobie Chile radziło z COVID-em? To jest pytanie w czasie teraźniejszym, bo Chile ciągle sobie z tym COVID-em poradzić nie może. Pomimo tego, że już ponad 70% chilijskiego społeczeństwa jest zaszczepionych pierwszą dawką, a ponad 62 dawkami, pomimo tego my wciąż z tym COVID-em walczymy, ciągle tych nowych przypadków dziennie przybywa. I to jest pewien fenomen, ewenement, któremu przyglądają się i Chilijczycy, i właściwie analitycy z całego świata, no bo coś tutaj nie gra, dlaczego my ciągle jesteśmy w kwarantannie. Teraz jak rozmawiamy, niemalże cały region stołeczny, czyli tutaj, gdzie jest Santiago i gdzie mieszka 1/3 Chilijczyków, jest w kwarantannie. My dwa dni temu wyszliśmy, moja dzielnica akurat wyszła z kwarantanny, ale większość kraju jest zamknięta, więc patrzymy, jak ten świat się otwiera, szczepimy się grzecznie, a z drugiej strony ciągle jesteśmy w tym zamknięciu, bo tutaj prowadzona jest tak zwana kwarantanna dynamiczna, czyli każdy region czy każda dzielnica, na przykład ogromnego Santiago, wchodzi albo wychodzi z tej kwarantanny tak co tydzień czy dwa. Więc tu rzeczywiście coś nie zagrało. Jedni mówią, że to jest wina tego, że w Chile najbardziej popularną jest chińska szczepionka Sinovac i że ona może nie jest tak bardzo skuteczna, jak podejrzewano. A z drugiej strony też na pewno jest już pewne zmęczenie w społeczeństwie, bo to już jest drugi rok, kiedy Chilijczycy no nie mogą wyjść normalnie do pracy i warto powiedzieć, że te kwarantanny chilijskie są bardzo ostre. Myślę, że wy w Polsce nie mieliście aż tak surowych przepisów, bo jeżeli my jesteśmy w kwarantannie, to nie możemy wychodzić w ogóle ani w tygodniu, ani w weekend. Możemy tylko wyjść dwa razy ze specjalnymi przepustkami dwugodzinnymi i to tylko do sklepu, żeby kupić jedzenie, albo do lekarza, albo niestety na pogrzeb kogoś bliskiego. Więc tych przepustek na tydzień jest tylko dwie, jedna w weekend z limitem czasu dwugodzinnym. Więc rzeczywiście społeczeństwo jest zmęczone i też widzi, że te kwarantanny trochę tak nie za bardzo działają, więc odpuszcza te obostrzenia, wychodzi. Nie do końca też te kontrole są skuteczne, no a niektórzy po prostu muszą wyjść. To już jest drugi rok, kiedy nie mogą iść normalnie do pracy i muszą walczyć o swoje, muszą walczyć o wyżywienie rodziny, zwłaszcza, że mówimy o kontynencie, który nie ma oszczędności. To jest kontynent, który żyje z miesiąca na miesiąc, od pensji do pensji, więc temat rzeczywiście jest złożony i myślę, że Chile pilnie potrzebuje nowej strategii. No niestety władze na razie idą w zaparte. To chyba tak jak wszyscy i w zasadzie cały świat, bo najnowsze dane również tutaj w Europie mówią o tym, że rząd polski na przykład rozważa kolejne obostrzenia z powodu wariantu Delta, bo my też mieliśmy tutaj taki twardy lockdown, kiedy nie wolno było wychodzić,
a przy okazji kwarantanny to w ogóle nie wolno było wychodzić, tak naprawdę w ogóle, nawet z psem. To znaczy po prostu jeżeli ktoś miał kwarantannę, no to wiesz, musiał się posiłkować sąsiadami, przyjaciółmi. Także wiemy, o czym mówisz, wiemy, o czym mówisz. Monika, zawsze zadaję takie dwa pytania, w zasadzie takie może jedno w dwóch wersjach moim rozmówczyniom. Zawsze pytam o to, co takiego kobiety w kraju, kobiety, z którą rozmawiam, mogłyby zaczerpnąć od Polek, co takiego Polki mają, i w drugą stronę, co takiego te kobiety w tamtym kraju mogłyby dać Polkom, czego Polkom brakuje. I tak naprawdę jest to pytanie bardzo otwarte i każda z moich rozmówczyń inaczej je sobie interpretuje i ciekawa mozaika świata nam się układa z tego, więc oczywiście takie pytanie podwójne, powiedzmy, kieruję teraz do ciebie. To może znowu zacznę przewrotnie, bo ja widzę dużo podobieństw. Dojdę do różnic, ale myślę, że taką cechą wspólną i Czyliek i Polek, zwłaszcza w ostatnim czasie, jest taka ogromna zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wyczarowanie czegoś z niczego. Myślę, że i Polki, i Czyliki to mają. Niełatwo się poddajemy, niełatwo nas złamać, jesteśmy silnymi babkami. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o różnice i to, czego mogłyby się czynniki od Polek nauczyć, Polki są bardziej bezpośrednie, tak mi się wydaje. Nie idą tak dookoła w tym, co chcą powiedzieć, w tym, co czują. Może są trochę bardziej zdecydowane, chociaż czasami przez to tutaj Polki są też odbierane jako nieco chłodne, czy takie zdystansowane, nieco poważne, więc każdy kij ma dwa końce. Myślę, że jakiś czas temu może bym powiedziała, że Polki są bardziej niezależne, bardziej właśnie takie zorganizowane, ale myślę, że to właśnie w tym czyliskim społeczeństwie również się zmienia, więc Czyliki bardzo dobrze domagają się swoich praw, organizują i są coraz bardziej zdecydowane. Natomiast jeżeli chodzi o to, co Polki mogłyby wziąć od Czylijek, powiem ci, że ja po latach życia wśród Czylijczyków, Czylijek, Latynosów, czy w ogóle różnych nacji, bo to jest jednak już 11 lat emigracji. Ja zdałam sobie sprawę, że my, Polacy i Polki, wliczam się w to, jesteśmy bardzo uparci. Bo ja też lubię robić rzeczy po swojemu, ja lubię, żeby było tak, jak ja bym chciała. Jak coś sobie wbije do głowy, to trudno mi jest to sama sobie wybić. I to jest taka polska cecha, ta upartość, która też ma dwa ekstrema moim zdaniem, bo z jednej strony Polacy przez tą upartość bywają jednak nieco zamknięci, mało tolerancyjni na innego, na inną, na inność w ogóle. No ale z drugiej strony też bywają niezwykle skuteczni w tym dążeniu do celu i spełnianiu marzeń. Więc wydaje mi się, że Polki mogłyby może wziąć od Czylijek nieco więcej luzu, takiego nietraktowania wszystkiego śmiertelnie poważnie, robienia rzeczy od linijki. Myślę, że taka odrobina luzu może by się i Polakom, i Polkom przydała. Monika, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Słucha się ciebie po prostu jak podcastu, powiedzmy sobie wprost, więc bardzo się cieszę, że znalazłeś mimo różnicy czasu dla nas czas. Nie mogę się doczekać, kiedy sięgnę po twoją książkę o Chile, a jestem przekonana, że tak właśnie jest, że snujesz tę opowieść tak jak tutaj, to naprawdę można się po prostu zasłuchać. A przy okazji, tak wiesz, jak tutaj sobie rozmawiamy, miałam taką wolność i przypomniało mi się, że ja mam przecież inną też doskonałą książkę na półce, mianowicie Choroba dyplomatyczna Daniela Pacenta, który przecież był ambasadorem w Chile. Pamiętam, jak czytałam tę książkę, to było 100 lat temu, skoro my się znamy od 11 lat, no to musiało być 100 lat temu, kiedy po nią sięgałam. Także bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać, kiedy twoja tutaj też się obok pojawi. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że na to wino chilijskie w celach dziennikarskich, rozpoznawczych uda nam się wkrótce spotkać na żywo. Albo na twoim kontynencie, albo na moim. Najlepiej i tutaj, i tam, Kamila. To niech będzie przygrywką po prostu do spotkania na żywo. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za komplement od koleżanki z radia, którą się bardzo ceni, jest najcenniejszy. Zapraszam do Chile i na łamach książki, jak już pandemia nam pozwoli, fizycznie z plecakiem albo z walizką. Do usłyszenia, do zobaczenia, nos vemos. Pożegnam się po hiszpańsku, bo po hiszpańsku się przywitałam. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy poniedziałek.